Wszyscy widzieliśmy, że matka przyjęła cię w szeregi posłusznych, więc my też przyjmujemy cię do naszej społeczności. Jesteś teraz mile widziany wśród dzieci słońca. Dzięki, Jazir. Witaj, nieznajomy. Thank you.
Jazeer, jesteś tam? Dom Ozana zaatakowali zarażeni. Nie żyje. Jest tam Ezgi? Wszystko z nią w porządku? Nie ma tu po niej śladu. Ale są tu zwłoki innej dziewczyny. Będę szukał dalej. Nie martw się, Jazeer. Ojciec zawsze martwi się o dzieci. Powodzenia!
Tu jesteś. Cieszę się, że żyjesz. Żyję cię. Co ty tu robisz? Jak przebiłeś się przez to piekło? Mógłbym zapytać o to samo. Co wyście sobie myślały? Gdy szłyśmy, w okolicy wałęsało się tylko kilka gryzoni. Tak, ale potem pojawili się jacyś bandyci i zaczęli strzelać. A po chwili wszędzie roiło się od nieumarłych. No cóż, czas wracać do domu. Twój ojciec bardzo się martwi. Co? Nie wracamy tam! Daj spokój, Kyle. Mój ojciec nie będzie o mnie już decydować. Ezgi, Jezu, wiem, że jesteś uparta, ale nie sądziłem, że przy okazji ci odbiło. Idziemy do Haranu. Dara i ja. Chcemy żyć na własną rękę. Posłuchaj mnie. W Haranie jest o wiele gorzej niż tutaj. Nie będę siedzieć przez całe życie uwiązana do ojcowskiej nogi, jak jakiś pieprzony kundel. Nie, nie Kyle, możesz... błagam cię. Pamiętasz, jak powiedziałam ci, że kiedyś poproszę cię o przysługę? No więc teraz proszę. Potrzebuję twojej pomocy. Wiemy, że w Haranie jest niebezpiecznie, ale to miejsce nas dobija. Ty dopiero tu trafiłeś. Wyobraź sobie życie tutaj. Wyobraź sobie życie wśród tych ludzi. Nudne do wyżegania. Niedaleko stąd jest tunel. Droga do miasta. Tam się wybieramy. Dobrze, zgoda, ale najpierw muszę zbadać ten tunel. Obiecajcie mi, że nie wyjdziecie z tej przyczepy, dopóki nie powiem wam, że to bezpieczne. Oczywiście, Kyle. Dzięki. Jestem ci niezmiernie wdzięczna. Thank you.
Ta droga do miasta, której chciałeś się użyć, aż roiła się od przemieńców. O kurde, znaczy już ich nie ma? Tak, zająłem się nimi. Teraz powinno być bezpiecznie. O rany, dzięki. No to zbieramy graty i ruszamy. Doskonale. Dajcie mi znać, jak dotrzecie do tunelu, dobra? Nie powiem nic na razie twojemu ojcu, na wypadek, gdybyś zmieniła zdanie. Nie. Za to, co robisz, bracie, niech ci matka błogosławi. Ryzykowałeś swoim życiem dla nas. I w pełni zasłużyłeś, by stać się jednym z bezlicych. Teraz czekaj na znak.
Ona przemieniła się na moich oczach. Ale podobno jesteście odporni. Nie należała do tego jebanego kultu. Nikt jej tu nie akceptował. Nigdy. Kiedy ją ukąszono? Nic o tym nie wiedziałaś? Pewnie w drodze do obozowiska. Wiedziałabym, gdyby to się stało wcześniej. Jeśli to coś pomoże, to nic nie mogłaś zrobić. Nie, Kai. To nie pomaga. Słuchaj, spakuj się, zabieram cię do domu. Do domu? Odbiło ci? Nie mogę teraz wracać. Wtedy to wszystko nie miałoby sensu. Ezgi, daj spokój. Posłuchaj mnie uważnie, Kai. Jeśli wrócę, zostanę uwięziona. Nigdy się z tym nie pogodzę. Nigdy. Jezu. No dobra, niech ci będzie. Idź, ale bądź ostrożna. Tym tunelem dotrzesz na Stare Miasto. Poproszę moją przyjaciółkę Troy, żeby na ciebie czekała. Powodzenia. Dzięki. Dziękuję, Kyle. Słyszysz mnie? Kyle! Cały czas przerywa. Jakieś postępy z lekiem na odporność? Posłuchaj, zlokalizowałem tunel, który kończy się gdzieś w południowej części Starego Miasta. Wkrótce wyjdzie z niego pewna dziewczyna. Czy możesz poprosić Troy, żeby na nią czekała? Crane! Nie po to tam jesteś, ludzie nam tutaj giną. Wiem, wiem i robię postępy. Pomóżcie tej dziewczynie, dobrze? Ma na imię Ezgi. Jazir, znalazłem rzeczy Ezgi przy wejściu do tunelu. Wyglądał na szlak przemytników, na mój gust prowadzi do Haranu. Ona idzie do Haranu? A czy będzie w mieście bezpieczna? Byłeś tam, powiedz. Nie będę kłamał, Jazir. To niebezpieczne miejsce, ale poproszę moich przyjaciół, żeby jej pomogli. Ja... Dzięki, Kyle.
Potrzebowaliście, tak? Dzięki! A teraz przygotuj swój wątły umysł, Crane. Zaraz poznasz nasz plan. I mózg ci się zagotuje. Dobra, chłopaki, mówcie. Bądź gotów? Na objawienie. Zrobiliśmy wagon rakietowy. Loko-rakietę. Turbopociąg. Odrzutowy pojazd szynowy. Mamy trzy miejsca. Przebijemy się przez barykadę w tunelu. Na drugą stronę. I zabieramy cię ze sobą. Chcecie użyć pociągu. Jako tarana. I jednocześnie siedząc w środku, serio? Perfekcyjny plan! Daj spokój, Fatin. Mówiłem ci, że nie zdoła objąć umysłem naszego geniuszu. No jasne. Co może pójść nie tak? Spójrz na nasze dzieło, małpiszonie, i zapłacz, ponieważ nie będziesz miał kolejnej szansy. Tak właśnie, nie będziesz. Wiem o tym, ponieważ nie macie szans na przeżycie. Człowieku małej wiary. I o małym rozumku. Trzymaj, to narzędzie deszyfrujące. Nam się już nie przyda. Dzięki lokalizatorowi możesz znaleźć skrzynie, które wyrzucaliśmy z samolotu. A tym ustrojstwem nawet taki tłumok jak ty da radę je otworzyć. W środku znajdziesz niezbite dowody naszego geniuszu. Jeśli zdołasz je pojąć, co jest wątpliwe. Bywaj, Crane! I pamiętaj, kiedy pada, pod dachem nadal jest sucho. Gotów, Tolga? Trzy! Dwa! Jeden! Zapłon! Kurde... Fatin! Tolga! Odbiór! Wszystko dobrze? Hej! Jezu, spoczywajcie w pokoju, chłopaki.